Justyna Kędzia, Karolina Gołofit, Edyta Kowalska i Henryka Borkowska-Szmatloch to laureatki Nagrody Burmistrza Tarnowskich Gór za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wręczono je 26 marca w Tarnogórskim Centrum Kultury. Dylematy są corocznie i jest tych dylematów coraz to więcej. A dlaczego? A dlatego, że Tarnowskie Góry to takie dziwne miasto, gdzie tych animatorów kultury i twórców kultury jest bardzo, bardzo wielu. Z jednej strony mamy twórców, tych, którzy są, można powiedzieć, artystami, którzy swoją sztukę dedykują Tarnogórzanom, ale nie tylko. A z drugiej strony są ci, którzy na tej sztuce operują, którzy tą sztukę, powiem, konsumują. Bardzo wiele organizacji pozarządowych, a w tych organizacjach działacze. Oni animują kulturę dla pozostałych. Dlatego wybór jest niezwykle trudny. Poetka Justyna Kędzia została nagrodzona za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Dłużej jest chora niż zdrowa, prawda? Musiała się nauczyć żyć z tą chorobą. Wszyscy się musieliśmy nauczyć, przewartościować pewne rzeczy. Ona ma po prostu inne priorytety, wie Państwo. Ona ma takie priorytety, o których może ludzie zdrowi nawet nie myślą. Na przykład jak najdłużej posiedzieć na wózku, to jest dla niej priorytetem. Napisać coś ciekawego, coś, co zainteresuje kogoś, nawet jak to jest jakaś niewielka rzecz, sprawić komuś radość. Właśnie ona o tym myśli i to jest dla niej najważniejsze, a poza tym no, jest taką optymistką urodzoną. Dyrygent Karolinie Gołofit przyznano nagrodę za aktywizację młodzieży wokół ruchu muzycznego oraz sukcesy w kraju i za granicą. Tu jest bardzo dużo, bardzo dobrych chórów, jest dużo młodzieży, ale też dorosłych, którzy śpiewają, którzy kochają to robić. I powiem szczerze, że jak przyjechałam tutaj, chciałam założyć chór, no to na początku, no ale my już mamy bardzo dużo chórów. Ale zawzięłam się, założyłam, młodzież skupiłam wokół siebie i udało mi się stworzyć całkiem dobry zespół na wysokim poziomie. Ślązaczka roku 2018 Edyta Kowalska otrzymała nagrodę za prezentację kultury śląskiej na najwyższym poziomie i promocję Tarnowskich Gór. To, co przez tyle lat ktoś mówił, że nie powinno się mówić gwarą, że to jest już nie na te czasy, że wartości, które były kiedyś, minęły, to jest nieprawdą. Podczas konkursu spotkałam wspaniałych ludzi, wielkie autorytety, które dały mi wiarę w to i poczucie, że to, co robię i to, co było mi przekazane z domu, pielęgnowałam i to jest ta wartość. To są wartości, które jeżeli nie przekażemy, to po prostu nas, autochtonów tych ziem, Ślązaków, nie będzie. To zależy od nas, ile przekażemy młodemu pokoleniu. Henryka Borkowska-Szmatloch to autorka scenariuszy i reżyserka wielu projektów teatralnych realizowanych przez zespół Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nagrodzono ją za działalność w zakresie upowszechniania kultury regionalnej. W ogóle nie wierzyłam w to, że kiedyś będę pisała. W ogóle mi to po głowie nie chodziło. I teraz, żeby nie mogłam znaleźć materiału, a chcąc kultywować tą śląską kulturę, to trzeba było to przedstawić. I pierwsze widowisko, te wyszkupki, to były autentycznie z życia wzięte. Towarzystwo było u mnie na działce, dział jest z Raziąkowa. Takżeśmy sobie opowiadali, wspominali dawne czasy i to mi nasunęło myśl, że właśnie można to pozbierać, scalić i będzie. A teraz to ostatnie, no to tak mi się coraz bardziej lepiej pracuje z tym moim zespołem. Mam dobrych ludzi, dobrze śpiewają, dobrze grają, w związku z czym piszę.